Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na TBR, czyli moje plany czytelnicze na marzec. Wracam po takiej krótkiej przerwie. Ostatni film na moim kanale pojawił się chyba 2 albo 3 tygodnie temu, ale szczerze Wam powiem, że po pierwsze zupełnie nie miałam motywacji do nagrywania. Jakoś tak, kiedy myślałam o tym, żeby usiąść i coś nagrać, no to po prostu nie miałam na to ochoty, a też nie chciałam się do tego zmuszać. Na szczęście już mi to chyba przechodzi i mam pomysł na kilka najbliższych filmów, tak więc w marcu na pewno te filmy będą się w miarę regularnie pojawiać. Natomiast prywatnie też działo się u mnie nieciekawie. Najpierw byłam chora, więc też w ogóle nie miałam jak nagrywać. Później niestety pożegnaliśmy naszą kochaną kotkę, która była z nami prawie 11 lat. Także to też był taki bardzo, bardzo ciężki moment i też w ogóle nie myślałam o nagrywaniu. Także to tak właśnie kilka słów tytułem wstępu, żeby troszkę wyjaśnić tę moją krótką nieobecność na kanale. Natomiast dzisiaj zapraszam na plany czytelnicze na marzec. Miesiąc się już zaczął i ja też Wam powiem, że nie do końca wiem, co będę czytać. Mam kilka takich książek, które na pewno chcę przeczytać i właśnie o nich Wam opowiem. To są książki głównie na Legimi, ponieważ ostatnio czytam głównie e-booki, bardzo mało czytam książek w papierze, więc tutaj obok mnie będą się wyświetlały okładki. Natomiast mam też chyba 2 książki papierowe, które chciałabym Wam tutaj pokazać, które również w marcu planuję przeczytać, natomiast nie są to takie moje plany na 100%. Także nie spodziewajcie się, że na koniec miesiąca w podsumowaniu ta lista będzie tutaj 1 do 1, no bo pewnie w trakcie miesiąca coś innego mnie zainteresuje, pewnie na coś zabraknie mi czasu, także ta lista zawsze jest taka w miarę płynna, ale na ten moment to będą właśnie te książki, także zacznijmy może już od pierwszej, której nie zdążyłam przeczytać w lutym, a jest to książka, którą dalej bardzo, bardzo chcę poznać. I jest to książka Cieszę się, że moja mama umarła. Książka, którą napisała aktorka, która grała w serialach dla dzieci, na przykład w serialu iCarly, i zaczęła tę swoją karierę właśnie w bardzo, bardzo młodym wieku i to właśnie ze względu na matkę, ponieważ ta matka ją bardzo mocno pchała do show biznesu. I to jest książka o tym, jak ta kariera w tak wczesnym dzieciństwie wpłynęła na Janet, jak bardzo zrujnowała jej życie, jak wprowadziła ją w zaburzenia odżywiania i w różne inne problemy psychiczne. I właśnie jak bardzo dużą rolę w tym wszystkim odegrała jej matka. To jest taka książka o trudnych relacjach z rodzicem, z tego co wiem, ale też z własnym ciałem, z własną psychiką. Czytałam ostatnio trochę takich książek o relacji z rodzicem i bardzo mnie to ciekawi, bo przyznam szczerze, że na przykład tutaj od razu do głowy mi przychodzi Lato, gdy mama miała zielone oczy. I kiedy czytałam tę książkę rok temu, na początku 2022 roku, to na początku miałam taki bardzo duży dyskomfort czytając, bo tam to, jak matka jest przedstawiona, to jest taki bardzo, bardzo negatywny, wręcz agresywny sposób. I dziwnie mi się to czytało, bo jednak mamy gdzieś w swoich głowach zakodowane, że nie można mówić źle o własnej matce, no a właśnie pojawia się coraz więcej takich książek, które mówią o trudnych relacjach z rodzicami i że te relacje nie zawsze wyglądają tak, jak powinny. Dlatego, no ciekawa jestem bardzo tej książki, ale też, tak jak mówiłam chyba w TBR-ze na luty, ona zbiera naprawdę turbo pozytywne recenzje, więc tym bardziej zachęca mnie to do przeczytania i na pewno mam tę książkę w planach na marzec. Druga książka to coś, na co bardzo, bardzo czekałam już od na pewno zeszłego roku, ale nie wiem jak długo, bo nie pamiętam, kiedy pojawiła się w ogóle zapowiedź, że ta książka zostanie wydana w wydawnictwie Pauza. Ale w końcu się doczekałam. Jest to najnowsza powieść Therese Bowman, czyli autorki tej drugiej. Najnowsza jej książka nosi tytuł Andromeda i opowiada historię takiej młodej studentki, która trafia na staż do pewnego wydawnictwa. I tam jej szefem jest mężczyzna, który w tym biznesie takim książkowym, wydawniczym jest taką wielką szychą. On naprawdę, jego nazwisko coś znaczy, ma dużo różnych ważnych kontaktów. No i ta nasza główna bohaterka dostaje szansę na stałą pracę w tym wydawnictwie, rozwija tam powoli swoją karierę, ale też nawiązuje się między nią a tym jej szefem jakaś więź. Tylko z opisu nie wynika, czy jest to więź romantyczna, ale wydaje mi się, że chyba nie będzie to do końca więź romantyczna. Tak czy inaczej, bardzo mnie to ciekawi, bo właśnie uwielbiam w Therese Bowman to, jak ona niesamowicie dobrze przedstawia takie bardzo skomplikowane, nieoczywiste i niejednoznaczne relacje między ludźmi. Robiła to chyba we wszystkich swoich poprzednich książkach, także wydaje mi się, że i tutaj na coś takiego możemy liczyć. A dodatkowo cały ten background tej historii, czyli wydawnictwo, świat książkowy, no myślę, że będzie to naprawdę wspaniała lektura. I tutaj zdecydowanie nastawiam się na totalny zachwyt. I skoro już w temacie książek jesteśmy, to znaczy w temacie książek jesteśmy ciągle, ale w temacie książek o książkach, to może wspomnę o czymś znacznie pewnie lżejszym, ale jednak też z książkami w tle. I jest to najnowsza książka Emily Henry, czyli Book Lovers. Ja tę autorkę dosyć lubię, ona jest dla mnie taką autorką, po którą sięgam, kiedy mam ochotę się odstresować, tak wiecie, rozluźnić po jakichś cięższych lekturach. Bardzo podobało mi się Beach Read, ta ostatnia jej książka, czyli Ludzie, których spotykamy na wakacjach, chyba taki tytuł. Podobała mi się już nieco mniej, natomiast ciekawa jestem również tej, bo ona zbiera dosyć pozytywną opinię, no a dodatkowo właśnie to tło książkowe też mnie zachęca.
I szczerze, to opis tej książki bardzo mocno kojarzy mi się z Beachfield, bo tutaj też mamy lato, jakąś taką małą nadmorską miejscowość, kobietę, która tam chyba jest agentką literacką i mężczyznę, który jest wydawcą, coś takiego, oni jakoś tak pracują w bardzo podobnej branży, ale są swoimi największymi rywalami, rywalizują ze sobą na każdym możliwym kroku. No i właśnie są razem w tym malutkim miasteczku i ciągle gdzieś tam na siebie wpadają, no i na pewno nie trudno się domyślić, że nawiąże się między nimi romans. Także brzmi to naprawdę bardzo podobnie do Beachfield i nawet ta cała otoczka też wydaje mi się bardzo podobna, ale to może i dobrze, bo tak jak wspomniałam, tamta książka mi się naprawdę podobała, więc liczę na to, że i ta mi się spodoba, że będzie takim lekkim, przyjemnym, obyczajowym romansem właśnie z książkami w tle. Tak naprawdę niczego więcej po tej książce nie oczekuję, tylko takiego przyjemnego relaksiku. I czwarta książka, którą mam w planach, to też jest książka, co do której mam pewne oczekiwania, ponieważ poprzednia książka tej autorki trafiła do mojej topki najlepszych książek zeszłego roku. I jest to książka Tam, gdzie słońce złoci liście, chyba taki tytuł, on jest dla mnie trudny do zapamiętania. Ta poprzednia książka to była Tam, gdzie las spotyka się z niebem i jak być może pamiętacie, ona naprawdę zachwyciła mnie takim swoim urokiem, pięknem, była naprawdę bardzo wzruszająca. I liczę na to, że ta będzie podobna. Tutaj mamy historię kobiety, która chyba na minutkę dosłownie zostawia swoją córkę bez opieki i w tym czasie ta córeczka zostaje porwana. I ten moment rujnuje całkowicie jej życie, ponieważ no oczywiście porwanie dziecka to jest już wystarczająca tragedia, ale również rozpada się przez to jej małżeństwo i generalnie od tego momentu nic w jej życiu nie idzie dobrze. Ale równolegle mamy też historię tam małej dziewczynki 7-letniej bodajże, Raven, która wychowuje się w takim troszkę ukryciu, zamknięciu, nie wolno jej mówić o swojej rodzinie, ale jednocześnie z opisu wynika, że ona ma jakiś nadprzyrodzony dar. I teraz zastanawiam się, czy jest to realizm magiczny, czy zostanie to rozwiązane w podobny sposób, jak było w książce Tam, gdzie las spotyka się z niebem, ponieważ tam wybrnęliśmy w pewien sposób z tej magii i tam de facto tej magii nie było, chociaż tak przez całą książkę mogło się wydawać. I tak samo jestem ciekawa, czy podobnie będzie tutaj, bo przyznam szczerze, że całkiem mi się ten zabieg podobał i wcale się nie obrażę, jeżeli tutaj będzie coś podobnego, że rzeczywiście ta magia będzie bardziej metaforą na pewne wydarzenia w życiu bohaterki. Także no liczę na to, że to jest książka, która bardzo, bardzo mi się spodoba i również wzruszy mnie tak samo jak poprzednia. I chyba jeśli chodzi o Legimi i o czytnik, to byłoby na tyle, ale mam jeszcze dwie książki papierowe, żeby jednak jakiś papier Wam tutaj pokazać. I mam książkę, która chodzi za mną już od dosyć dawna i jest to taki thriller, kryminał, Roofware pod kluczem. To jest książka, która w zeszłym roku czy dwa lata temu zbierała bardzo, bardzo pozytywne opinie. To jest w ogóle dosyć lubiana autorka, jeżeli chodzi właśnie o takie mroczne historie. I wydaje mi się, że to też jest coś, co może mi się spodobać. Ja od czasu do czasu lubię sięgnąć po takie właśnie thrillery. No i wydaje mi się, że Roofware to może być autorka, którą będzie mi się czytało podobnie przyjemnie, jak na przykład czyta mi się B.A. Paris, której swoją drogą też wyszła nowa książka, ale jeszcze chyba jej nie ma na Legimi, ale jak się pojawi, to również planuję przeczytać. Natomiast mam ostatnio ochotę na takie troszkę mroczniejsze historie. W lutym też czytałam kryminał, o którym Wam opowiem niedługo w podsumowaniu miesiąca. Także myślę, że może w marcu, jeżeli znowu znajdzie mnie ochota na coś takiego, to będzie to właśnie Pod kluczem. To jest historia jakiegoś takiego chyba turbo nowoczesnego domu, w którym wszystko działa poprzez aplikację, ale jednocześnie ten dom wydaje się być nawiedzony. On ma jakąś mroczną historię, ponieważ główna bohaterka dostaje w nim pracę jako niania, ale w ostatnim czasie bardzo dużo kobiet, które podjęły pracę w tym charakterze, z tej pracy zrezygnowało z różnych powodów. No i kryje się tam jakaś tajemnica, wiadomo. Także no, jestem dosyć zaintrygowana tą fabułą, przyznam szczerze. I ostatnia książka. Uśmiecham się, bo dopiero co skończyłam czytać inną książkę w tej samej tematyce i właśnie tak troszkę na fali tego, że jestem w temacie, jestem tym zainteresowana, pomyślałam, że sięgnę sobie po książkę Meghan i Harry, Prawdziwa historia. Jak możecie się domyślić, w lutym przeczytałam autobiografię księcia Harry'ego, tak więc jestem teraz bardzo mocno w tym temacie właśnie książę Harry, księżna Meghan, co tam się dzieje. Dlatego pomyślałam, że może sięgnę też od razu po książkę Prawdziwa historia, ponieważ to jest chyba... czy tu jest napisane, kim jest Lady Colleen Campbell? No ale już sam fakt, że ma Lady przed nazwiskiem, że ma ten tytuł, świadczy o tym, że jest to jakaś kobieta związana z monarchią brytyjską i prawdopodobnie monarchistka, więc myślę, że tutaj ten wizerunek tej pary może nie być aż tak pozytywny, jak przedstawiał to książę Harry w swojej biografii. Także bardzo jestem ciekawa tego kontrastu i jak to odbiorę jedna książka po drugiej. Myślę, że to również może być taka dosyć stronnicza historia, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy w temacie rodziny królewskiej można znaleźć kogoś, kto będzie na takim neutralnym gruncie, gdzieś po środku i nie będzie opowiadał się po żadnej ze stron. Tak czy inaczej jestem ciekawa i zobaczę, jak będę miała ochotę właśnie wrócić do tego tematu, no to właśnie sobie po tę książkę sięgnę. I to by było na tyle na ten moment, jeżeli chodzi o te moje plany czytelnicze na marzec, ale tak jak wspomniałam, one pewnie gdzieś tam w trakcie będą się zmieniać. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze plany na marzec, czy w ogóle robicie sobie takie listy i czy którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, już mieliście okazję czytać. Jeżeli tak, to co o niej myślicie? Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!